Znajdujemy się w nowej hali Mosir w Mielcu, ale ja pana zapytam na początek o pana wspomnienia ze starej hali Mosir, słynnej Hangar Arena. Czy pamięta coś pan szczególnego z tamtej hali? Jak widzi pan od razu uśmiech na mojej twarzy. Przede wszystkim bliski kontakt z kibicem. Ta hala powodowała to, że grając na dużych arenach jednak ten kontakt z kibicem jest dosyć utrudniony. Tutaj kibice siedzieli bardzo blisko, pamiętam bardzo fajny doping, pamiętam współpracę albo współpracę kibiców kieleckich, jak i z Mielca, więc same pozytywne emocje. A dzisiaj ten nowy obiekt, jak panu się podoba, jak pan go ocenia? No jesteśmy w XXI wieku, więc ta hala jest naprawdę znakomita, patrząc na nie tylko ten obiekt, który jest za mną, ale całą infrastrukturę, która znajduje się w tym budynku. Stwarza to chyba w tym momencie jeden z najlepszych warunków do uprawiania piłki ręcznej. Mówię o całym kraju. Jest tutaj od siłowni po szatnię, po odnowę biologiczną, basen i tego typu wszystko, co profesjonalny sportowiec potrzebuje do uprawiania swojego zawodu. Jesteśmy w Mielcu, Stamilec gra w Lidze Centralnej, więc zapytam pana o pana przewidywania, jeśli chodzi o ten najbliższy sezon Ligi Centralnej. Nie jestem wróżbitą, więc w obstawianiu wyników nigdy nie byłem dobry. Naprawdę fajnie było, żeby drużyna, która ma takie tradycje związane z piłką ręczną od wielu, wielu lat i to mając za sobą taki obiekt, w przyszłości grała w Superlidze. Ja widzę tutaj duże grono ludzi, którzy kochają piłkę ręczną, którzy lubią handball i wierzę w to, że ten projekt się uda i będziemy tutaj widzieli superligową drużynę piłki ręcznej. Jasne. To ostatnie pytanie. Czy będziemy pana mogli gościć na tym obiekcie w przyszłym sezonie? Jak będę zaproszony, bardzo chętnie przyjadę. Mam tu niedaleko, a lubię jeździć na motocyklu, więc chętnie odwiedzę.